Witamy serdecznie! W dzisiejszym odcinku GOATS Wojtek Gola zmierzy się ze swoimi demonami z przeszłości i odpowie na pytanie. Jesteś I może powiesz, że jesteś b***em, czy też będziesz kłamał, że nie? Jeżeli nie, to ci weźmiemy na wariograf. Dzień dobry, panie Wojtku. Witam serdecznie. Robert Kostrzewa, studio Wariograf. To możemy przystąpić już do uzbrajania. Nie ukrywam, że wiele osób chyba długo na to czekało, więc dla mnie jest to też bardzo ważny odcinek. No ale jestem dzisiaj taki, no, jestem pewny swego, więc nie stresuję się aż tak bardzo i mam nadzieję, że wyjdzie to dobrze. Brzmi jakby nie był pewny. Wojtku, wariografu nie oszukasz. Przygotuj się na oczyszczenie. Obawiasz się pytań? Nie, myślę, że będzie miał wszystko zielone. A ufasz mu w 100%? Tak. Chyba najbardziej niż komukolwiek. Nie boisz się na przykład, że... Bo wiesz, taki miał wizerunek kobieciarza. No to na przykład nie boisz się, że z innymi dziewczynami coś tam pisze? Nie, ja się nie boję. A sprawdzasz? Jest lojalny wobec... Nie, nigdy nie sprawdzam. Jest lojalny w 100% wobec mnie. Jestem tego pewna. Stanowcza. No ale jak mam być szczery, to na przykład tobie się wypowiada zawsze, że nie, Sofijka, ja kocham Sofijkę, ona jest właśnie, to jest ta jedyna, nie? W końcu znalazłem też taką bezpieczną osobę, mogę się przytulić do niej, no. Więc... To miło. Jestem gotowy. Ogólnie nie znam tych pytań, które chłopaki przygotowali, ale nie ukrywam, że jestem osobą, która bardzo dba o swoją prywatność. Więc jak coś mi się nie spodoba, powiem next. Ale liczę, że na wszystko odpowiem. A nie przeszkadza ci różnica wieku? Ja jej nie odczuwam. A, bo on jest tak mało nie dojrzały po prostu. Nie po prostu. Może to ja jestem na tyle dojrzała. Zaczynam test. Proszę pozostać nieruchomo. Czy dzisiaj jest niedziela? Tak. Czy zamierza pan odpowiadać zgodnie z prawdą na wszystkie pytania tego testu? Tak. Czy kiedykolwiek uczestniczył pan w bójce ulicznej? Mam mówić prawdę, to tak. W sumie nawet z Amadeuszem Ferrari wtedy. No kurwa! Weźcie telefon! Czy gdyby to zależało tylko od ciebie, czy pozwoliłbyś Marcinowi Dubielowi wrócić do Fame? Next. Czy gdyby to zależało tylko od niego, czy pozwoliłby Dubielowi wrócić do Fame? Mhm. I dał next? Zbyt kontrowersyjne pytanie, żeby na nie odpowiedzieć. Stajną się zwolennicy, którzy będą za, którzy... Ja prywatnie lubię Marcina Dubiela, ale wolałbym na ten temat się nie wypowiadać. Czy miał pan więcej niż 200 partnerek seksualnych? Zbyt prywatne. Co? No... Co ty... Ja dbam o swoją prywatność, o takich rzeczy nie będę rozmawiał na fotografie. Ogólnie to ja się dziwię, że on się zgodził na taki odcinek, ponieważ dba o prywatność i to no takie nie, pytania. A to z Dubielem to mega lajtowe, a ty, co ty uważasz? No ale jak tam chcesz. Czy kiedykolwiek spóźnił się pan na ważne spotkanie? Tak. Czy gdybyś mógł zapakować swoją partnerkę seksualną w dyby, zrobiłbyś to? Tak. Bogdana, pytanie. To moje? Twoje? Moje. Cię nie dziwię. Nie wiem, bo on lubi zabawki. A ty nie? Nie. Czemu? Znaczy, spoko są, nie? Ale nie wszystkie. W dyby średnio. Czy uprawiał pan kiedyś seks z jakąś dziewczyną i towarzyszył ci zawodnik Fame? Tak. Ja wiem, o kim mowa. Wtedy jeszcze był zawodnikiem. To znaczy, że był trójkąt. Nie wiadomo, czy trójkąt, bo tego nie wiem, ale na przykład był on i zawodnik Fame i uprawiał seks z jakąś i nie wiem, czy tam była jeszcze jej koleżanka i ona uprawiała seks z drugim, zbijali piątki, nie? Spoko. Czy kiedykolwiek był pan zatrzymany przez policję? Tak. Koniec testu. Proszę pozostać nieruchomo do momentu spuszczenia powietrza z mankietu. Widzę, że jeśli chodzi o te pytania, to różne reakcje spowodowały tą bójkę uliczną. Tak, tak.
To było takie pierwsze pytanie, tak jakby jeszcze byłem. Rozumiem. No podobnie też było z tym pytaniem o Marcina Dubiela. To jest dla mnie taki temat wrażliwy. Nie chcę rozmawiać w ogóle o tematach, które były w ostatnim czasie, bo myślę, że u wszystkich to budzi duże emocje. Nie ma tu złotej odpowiedzi, a poza tym ja też nie chcę swoje dawać, bo to są moje prywatne przemyślenia, którymi się nie chcę dzielić. Wyniki, które przeanalizowałem, świadczą o tym, że mówił pan prawdę. Nie wprowadzał pan w nich w błąd. Tak było, czy...? Tak było. Tak było. Wszystko, co odpowiedziałem, to była prawda. Tak też tutaj nam pokazują wyniki. Będziemy mogli przejść niedługo w takim razie do kolejnego testu z innymi już pytaniami. Przypominam, że na część z pytań proszę odpowiedzieć celowo kłamiąc, czyli są to pytania o rzeczy, które miały miejsce, wydarzyły się, ale ja pana proszę, żeby pan celowo wprowadził w błąd w nich, dobrze? Zapytam się, czy kiedykolwiek, to proszę wówczas skłamać. Dobrze. Napompuję ankiet. No dobra, Sofii, nie? Ogólnie jakby, bo gadać o tych zabawkach, nie? No. Używacie jakby zabawek? No tak. Jakich na przykład? A to już strefa prywatna. Strefa prywatna, no. ale jakby, że... No mi się wydaje, że jest XXI wiek i każdy używa zabawki. W ogóle ja nawet nie dealuję z tym, że to jest coś złego, nie? Mówię, że nie, to... Nie, no. Sofii, tylko nie dawaj się podpuszczać za bardzo. Ja się nie podpuszczam, tylko mówię, że... Znaleźliśmy farmę kontentu lepszą. Zaczynam test. Proszę pozostać nieruchomo. Czy uważasz, że Boxdel chce zemścić się na Wardędze? Nie. Zawahał, ale ten. Jestem pewien, że gadaliśmy o tym 4-krotnie. Ale może ci nie wierzy on. Może mi nie wierzyć, no. Czy uważasz, że Ksaju obrażał cię w rozmowie z Natalią z zazdrości, że wybrała ciebie? Mocne. Tak. Mocne. Mocne. Czy kiedykolwiek ściągał pan na egzaminach? Nie. Jak nie? Czy Izak był najbardziej zboczony w Goats? Nie. Ja uważam, że tak. Izak z Wydol. Czy ufasz całkowicie Boxdelowi? Nie. A ty Wojtkowi? Też nie. Ale myślę, że ja ufam mu bardziej niż on mnie. O, może w ten sposób. Że on jest bardziej godny zaufania. No, to prawda. Niż ja jestem godny bardziej zaufania. A mi ufasz w pełni? Ufam, no. A ty mi? Nie. Bardziej ci ufam niż jeszcze niedawno temu, ale dalej nie w pełni. Okej. Wiem o co chodzi. No to tam, kwestia odbudowywania zaufania, nie? Zaufanie trzeba zasłużyć, tak. Przede wszystkim. Czy kiedykolwiek wyniósł pan coś ze sklepu nie płacąc? Nie. Koniec testu. Trudne pytania były? Nie. Niektóre takie śmieszne, specyficzne. Nie spodziewałem się. Jeżeli chodzi o pytanie, czy uważasz, że Boxdel chce zemścić się na Wardędze? Czy to pytanie sprawiło jakieś trudności? Tu się pan też zastanawiał. Zastanawiałem się. Wydaje mi się, że nie. Ale nie mam 100% pewności. Tu nie ma takich wskaźników, żeby pan wprowadził w błąd przy tym pytaniu, więc jest tutaj jako prawda. Nie mam interesu w ogóle, już patrząc na taki interes biznesowy albo coś, żeby mi to ale dobrze zrobiło. Ale taki personalny na przykład. Działasz przy fejmie, nie ma w tym sensu po prostu. Natomiast przy pytaniu o ściąganie na egzaminach, przypomniał pan sobie wówczas coś, o czym pan pomyślał? Myślę, że nie ma osoby w życiu, znaczy może są takie osoby, które by nie ściągały kiedykolwiek. No i tu wprowadził pan w błąd, tu pan skłamał. Pytanie, czy Izak był najbardziej zboczony w Goats? Myślę, że nie. Co ty
Nie może, bo jest ze swoją kobietą i ten. A to nie wyklucza drugiego, nie? Ale myślę, że nie jest najbardziej zboczony. Kłamstwo. Nie, szczerze nie jest najbardziej zboczony, ale nie wiem. I nie ma takich wskazników, że pan tu jednoznacznie wprowadza w błąd, także myślę, że tu... Mamy jeszcze Bogdana, znaczy Zwydola, Sylwka, mamy mnie. Pytanie, czy ufasz całkowicie Bogdelowi? No, nie ufam niestety. Chciałbym, ale nie ufam. No i tu również nie wprowadził pan w błąd. Powiedział pan prawdę. Musimy nad tym popracować, Michał. Długa droga przed nami. Myślę, że to najdłuższa droga. Sofii, a czy ty uważasz, że Bogdel jest dobrym człowiekiem? Uważam, że każdy człowiek jest dobry dla bliskich sobie osób. A jeżeli osoba po prostu nie jest blisko, no to może się zachowywać tak, jak chce wobec tamtej osoby. A ty jesteś dobrą osobą? Jak uważasz sam? O, właśnie takie pytanie. Czy chciałbyś mieć przyjaciela takiego samego jak ty? Tylko jakbym był tą prawdziwą taką wersją najbliższą, nie? Tak jak dla Ulfika na przykład, nie? A jak to było z tym wyniesieniem ze sklepu, nie płacąc? Coś pan sobie tutaj przypomniał, jakąś sytuację, bo tu... no, reakcje pokazują, że... I raz w jednym ze sklepów była bardzo duża kolejka i wyniosłem taką, dwie nakrętki takie do śrubek, bo potrzebowaliśmy wtedy. I wtedy jakby to była rzecz, którą za mało lata faktycznie wyniosłem, ale to kosztowało chyba spadek groszy. Czyli złodziej. Złodziejeszyk. No, ale ślad pamięciowy pozostał już po tym zdarzeniu. Pamięta pan to do tej pory? No i tu wyszło pan, że pan... Z 20 lat minęło. Tak, i tu wyszło, więc... że pan skłamał przy tym. Przyniosę tam te pieniążki z 50 groszy, czy to było mniej, ale przyniosę 50 groszy i oddam. Ty ukradłeś sobie ze sklepu kiedyś? Też właśnie takie śrubki. Ja kilka razy tam na przykład bułkę zjadłem w sklepie i nie zapłaciłem za nią. No miałem ziomka, co jadł na przykład bagietki czosnkowe, które już kosztowały trochę. I na przykład dwie, dzień w dzień, w Biedronce, śniadanie za friko. Przy tym pytaniu, czy uważasz, że Ksaju obrażał cię w rozmowie z Natalią zazdrości, że wybrała ciebie? To były jakieś wątpliwości, bo tu widać, nie było że wątpliwości. Tego... Wiedziałem, jakie on ma podejście po prostu do Natalii. Jestem przekonany, że to był powód na początku, który u niego gdzieś tam... Tylko zaskoczyło, zaskoczyło mnie pytanie trochę jakby, nie? Że... No i tu była szczera odpowiedź z pana strony. Już od dłuższego czasu wiem, że on bardzo tam wypisywał, chodził, kręcił się, obserwował. I jak mu powiedziałem po prostu, że gdzieś tam znam ją, to jego reakcja była bardzo wymowna. I na podstawie tego jestem w stanie ocenić, że mówi prawdę. Przejdziemy w takim razie do kolejnego testu. Proszę pozostać nieruchomo. Czy kiedykolwiek zażywał pan narkotyki? Nie. Czy miał pan intymne zbliżenie z mężczyzną? Nie. Czy jest pan biseksualny? Nie. Czy kiedykolwiek popełnił pan wykroczenie? Nie. Gdybyś miał nagle stracić cały majątek, ale uratowałby cię seks z mężczyzną, zrobiłbyś to? Mocno zadałem, nie? Nie. Czyli wolałbyś stracić cały majątek, coś złego z facetem raz? Nie wiem, chyba luz, nie? Myślę. Potem odbudowywać wszystko od zera? Tak? No. W sumie... Czy podniecają pana mężczyźni? Nie. Czy kiedykolwiek brał pan sterydy? Nie. Koniec testu. Proszę pozostać nieruchomo do momentu spuszczenia powietrza z mankietu. Które z tych pytań panu największe problemy sprawiły? Żadne. Żadne. Zastanowiłeś się nad pytaniem, czy gdybym miał stracić cały majątek, czy uprawiałbym seks z mężczyzną. Natomiast myślę, że gdybym to zrobił, bym się do końca życia źle z tym czuł. A pieniądze to tylko pieniądze, które możemy i tak zarobić. I myślę, że ważniejsze jest to, jak spojrzymy rano na siebie w lustro i będziemy się dobrze czuli z samym sobą. Tak, widać było, jakby to pytanie pracowało. W panu zastanawiał się też pan nad tą odpowiedzią. Natomiast w momencie, kiedy pan już odpowiedział jakby zdecydowanie, to te reakcje wskazują na to, że mówił pan prawdę.
Jeżeli chodzi o pytanie, czy miał pan intymne zbliżenie z mężczyzną? Tu jakby od razu pan nie miał żadnych wątpliwości, konkretnie pan odpowiedział. I ta odpowiedź... To jest bez sensu, że ja w ogóle to coś muszę dobić. Ale odpowiedział pan prawdę. Wiem. Panie Wojtku, nie skłamał pan w tym pytaniu. Zaprzeczył pan i to jest prawda. Sekundę. Na chwilę, zaraz skończymy, jak pan będzie mówił. Muszę chwilę odpocząć. Okej. U niego to aż tak bardzo to siedzi w głowie? Ile to trwa? Nie, to siedzi. Wykopki tylko robią to, nie? On nie jest homofobem, ani osobą, która nie ma z tym jakiś problem i tak dalej, tylko on po prostu nie jest biseksualny, jest hetero, a ludzie wciskają mu to, że jest biseksem, nie? Wiesz, nikt z nas nie wie na przykład, jak jego mama się z tym czuje. Man. I co? Po robocie. Ale słyszysz? No. Jest git. Ja wiem, ale mi to męczy, że ja w ogóle... Że ja mam poszło, że są takie wątpliwości w ogóle. Nastawi mnie to... No ale masz to już za sobą, nie? Ja wiem, Po prostu nie wiedziałem, że we mnie tak siedzi, nie? No, właśnie bardzo. Jakby... A to co, że jak usłyszałeś, że powiedziałeś prawdę, to zeszło ciśnienie, ja tak? Ja wiedziałem, że powiem prawdę, ale do mnie doszło, może, że wiesz, że... Może też zeszło ciśnienie, ale też do mnie doszło, że jakby stary, że siedzi to we mnie mocno, że... No. Że to jest... Stary, że ludzie potrafią tak cię mówić. To ja tak miałem tak samo i też się raz spłakałem, jak mi mówili, że... hajs na schroniska. No domyślał się i to jest stary... I wysyłali mi przez rok zdjęcia psów, co zdychają i tak samo miałem reakcję. No to jest straszne, bo jakby ja jestem tolerancyjny. Ja jakbym naprawdę, gdybym stary chciał umówić się z tobą na randkę i uprawiać z tobą seks, to bym powiedział, że jakby lubię chłopaków, że robiłem coś. Nawet szkoda słów w ogóle, czy ludzie potrafią być... Ale wiesz, no taki jest internet, ja wiem, się z tym pogodziłem. Teraz jest gorszy, ale to musisz właśnie, wiesz... Nie, trzeba być skorupa, musi ci twardnić. Ja wiem, stary, wiem. Po prostu się działo to we mnie widocznie, nie wiem, nie wiedziałem, że tak będzie się działo, więc jakby spoko, fajnie, że nie jestem biseksualny i tyle. Najśmieszniejsze jest to, że będą takie memy, stary, nie? No. Że ty jesteś prawdziwym gigaczadem, że ty się rozpłakałeś, że jestem pół hetero. Tak będzie. I taka szczera, a Sigma Male. A się działo to. Wojtek to mazgaj, co? To pytanie o wykroczenie. No, to policja za przekroczenie prędkości. Mhm. Nie wiem, czy to jest wykroczenie, ale no jest. Tu się zgadza, bo przy tym pytaniu rzeczywiście pan skłamał przy odpowiedzi. Mhm. Na pytanie, czy jest pan biseksualny? Nie miał pan żadnych problemów z odpowiedzią na to pytanie. Odpowiedział pan szybko, pewnie i konkretnie. I reakcje są niskie, nie wskazują na to, żeby pan mógł skłamać. Powiedział pan prawdę przy tym pytaniu. Czyli nie jest pan biseksualny. Natomiast duże zmiany widzą zaszły przy pytaniu o sterydy. Pan już stwierdza, że tu wprowadzał pan w błąd, kłamał pan. Zdarzyło się. Jakiś cykl sobie zarzucić. No tak, i to nawet wcześniej gdzieś tam ten pierwszy cykl się pojawił w moim życiu. No dobra, a jesteś teraz na bombie? Teraz nie mam fotografu. Jestem czysty. Ale można cię nazwać teraz osobą naturalną? Nie, no totalnie nie. Tylko, że wiecie, co ktoś mówi, że jak bierzesz sterydy, to się nie liczy, że to jest takie, wiesz. Na pewno pomaga to, ale to nie jest tak, że wiesz, to jest ciężka praca. Ale jest to jakoś tam znaczący dla pana temat i to wyszło w trakcie badania. Pozostało nam jedno pytanie, czy podniecają pana mężczyźni? Nigdy nie podnieciłem się na widok mężczyzny. Prawie żadnych... reakcji nie było. Mówił pan prawdę. Czy tak też jest w rzeczywistości?
Tak, to szczerze mogę powiedzieć, że jakby nigdy nie podnieciłeś na widok mężczyzny. Że nagle bym zobaczył i... Nie pod tej sytuacji. Z wyjątkiem Izaak. No i tak też jakby potwierdza to badanie i ten test. Jednoznacznie wskazania są tutaj, że mówił pan prawdę przy tym pytaniu. Nie jestem biseksem. Dziękuję. Także dziękuję bardzo za badanie. To... Tak, tak. Dziękuję również. Dziękuję bardzo panu. Dziękuję również. Dziękuję. Ludzie, przykro mi, że zepsułem grę. Grasz? Mogę zagrać, ale zagrajmy w inną grę. Nigdy w życiu nie pomyślał wtedy, że pójdę na Wany Ogon. To jest jakiś cykl, ten film, jak tak patrzę. Że chłopy zorganizowali w klubie go odcinek z Mariografem, żeby ogarnąć, czy ich ziomek nie jest biseksualny. Za czasy, nie?